Szczęść Boże! Bardzo serdecznie wszystkich witamy. Dzisiejsza historia, którą zaprezentował nam Bruno Ferrero, nosi tytuł Tajemnica Szczęścia. Oczywiście słuchamy tego wszystkiego z Czerwińska nad Wisłą, gdzie apostołuje wspólnota Salezjanów Księdza Mosko. I oczywiście serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. Il segreto della felicità. Un giovane domandò al più saggio di tutti gli uomini il segreto della felicità. Il saggio suggerì al giovane di fare un giro per il palazzo e di tornare dopo 2 ore. Solo ti chiedo un favore, concluse il saggio, consegnandogli cucchiaino su cui verso 2 gocce di olio. Mentre cammini, porta questo cucchiaino senza versare l'olio. Dopo 2 ore, il giovane tornò e il saggio gli chiese: hai visto gli attrezzi della mia sala di pranzo? Hai visto i magnifici giardini? Hai notato le belle pergamene? Il giovane, vergognandosi, confessì di non avere visto niente. La sua unica preoccupazione era stata quella di non versare le gocce d'olio. Torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo, disse il saggio. Il giovane prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare. Ma questa volta osservò tutte le opere d'arte. Notò i giardini, le montagne, i fiori. Tornò dal saggio e riferì tutto quello che aveva visto. Ma dove sono le 2 gocce d'olio che ci ho affidato? Domandò il saggio. Guardando il cucchiaino, il ragazzo si accorse di aver versato. Ebbene, questo è l'unico consiglio che ho da darti, concluse il saggio. Pewien młodzieniec zapytał najmądrzejszego z ludzi o tajemnicę szczęścia. Mędrzec poradził młodzieńcowi, by obszedł pałac i powrócił po 2 godzinach. Proszę cię jedynie o jedno, wiedział mędrzec, wręczając mu łyżeczkę, na której umieścił 2 krople oliwy. W czasie wędrówki nieś tę łyżeczkę tak, by nie wylała się oliwa. Po 2 godzinach młodzieniec wrócił i mędrzec zapytał go: czy widziałeś wspaniałe ogrody? Czy widziałeś piękne pergaminy? Młodzieniec ze wstydem wyznał, że nie widział niczego. Troszczył się jedynie o to, by nie wylać kropel oliwy. Wróć i spójrz na cuda mego świata, powiedział mędrzec. Młodzieniec wziął łyżeczkę i znów zaczął wędrówkę, ale tym razem obserwował wszystkie dzieła sztuki. Zobaczył też ogrody, góry, kwiaty. Powrócił do mędrca i szczegółowo zdał sprawę z tego, co widział. Gdzie są te 2 krople oliwy, które ci powierzyłem? Spytał mędrzec. Spojrzawszy na łyżeczkę, chłopak zauważył, że ich nie ma. Oto jedyna rada,
jaką mogę ci dać, powiedział mędrzec. Il segreto della felicità consiste nel guardare tutte le meraviglie del mondo senza mai dimenticare le due gocce d'olio nel cucchiaino. Tajemnica szczęścia tkwi w dostrzeganiu wszystkich cudów świata przy jednoczesnej dbałości o dwie krople oliwy na łyżce. Pięknie wam dziękujemy. Życzymy szczęścia, zdrowia, darów nieba, wszystkiego, czego wam w życiu potrzeba. I pomódlmy się na koniec. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pozdrawiamy serdecznie raz jeszcze i do zobaczenia, do usłyszenia. Szczęść Boże.